Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 rzeczy, które pominęły filmy Władca Pierścieni. Omówimy postacie, sceny i koncepcje z książek Władca Pierścieni, które zostały pominięte w adaptacjach filmowych. Nie uwzględnimy niczego, co filmy dodały, na przykład ataku wargów w dwóch wieżach, ponieważ te nowości zasługują na osobną listę. Jeśli w książkach jest jedna rzecz, by wszystkimi rządzić, która nie pojawiła się w filmach, dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Nawiązania do Hobbita. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Hobbit był wcześniej niż Władca Pierścieni, i wydawniczo, i chronologicznie. Jednak to Władca pierwszy doczekał się ekranizacji. It was picked up by the most unlikely creature imaginable. What's this? A hobbit. By uniknąć wspominania historii, której nie znali widzowie, z filmów usunięto wiele odniesień do Hobbita. Pozostało tylko kilka wspominek, zwłaszcza tam, gdzie mamy do czynienia z Bilbo. Jednak wszystkie odniesienia do kompanii Thorina, a nawet niektóre krasnoludy, w ogóle nie pojawiają się w filmach. Numer 9. Wojna w Śródziemiu. Władca Pierścieni, Dwie Wieże i Powrót Króla. Filmowe bitwy są epickie, ale to tylko część tych, które są opisane w książkach. Wojna o Pierścień to prawdziwa wojna światowa, w której bitwy toczą się w całym Śródziemiu. A tak naprawdę i książki, i filmy skupiają się głównie na bitwach na południu. Bitwy o Samotną Górę, Mroczną Puszczę, Lothlórien i cały Gondor są tylko wspomniane. Fajnie byłoby zobaczyć, jak Thranduil prowadzi swoje elfy do bitwy, ale to kolejny przykład pomijania wydarzeń z Hobbita. Numer 8. Radagast Bury. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Gandalf i Saruman nie są jedynymi czarodziejami w okolicy. Radagast Bury jest bliżej natury i ma sposób na zwierzęta. Pojawia się on, kiedy przynosi Gandalfowi wiadomość od Sarumana, a później pomaga szaremu czarodziejowi uciec ze szponów złego czarnoksiężnika. W dodatkach omówiono historię Radagasta i jego rolę zarówno w tej historii, jak i w wydarzeniach z Hobbita, ale dopiero w filmowych adaptacjach Hobbita zobaczyliśmy Radagasta w całej, wyjątkowej okazałości. Numer 7. Bill Ferny. Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Powrót Króla. Także wiele postaci nie pojawiło się w filmowej trylogii. W książkach Bill Ferny jest pozbawionym skrupułów mieszkańcem Bree. Filmy przedstawiają wioskę jako złowrogą, choć w powieściach jest bardziej gościnna i tylko pozbawieni skrupułów ludzie, jak Bill, są zagrożeniem dla hobbitów. Bill wydaje ich Nazgulom i jest szpiegiem Sarumana. Pojawia się też pod koniec trylogii. Ale o tym później. Jedynym znakiem po Billu Fernim w filmach jest kucyk, który nosi jego imię. Numer 6. Szaleństwo Denethora. Władca Pierścieni, Powrót Króla. Denethor jest namiestnikiem Gondoru i ojcem Boromira oraz Faramira. To dumny i krytyczny człowiek, choć dobry przywódca. Przynajmniej przed wojną o Pierścień. Leave me. Popada w rozpacz i odmawia wezwania pomocy Rohanu, a nawet postanawia skończyć życie Faramira i własne, wierząc, że nie ma nadziei na wygraną z Sauronem. Set a fire in our flesh.
Film przedstawia to jako zwykły fatalizm i szaleństwo, jednak czytelnicy wiedzą lepiej. Denethor używał do szpiegowania ruchów wroga jednego z Palantirów, czyli Kamieni Widzących, i tak jak Saruman uległ przy tym wpływowi Saurona, co doprowadziło go do szaleństwa. But against the power that has risen in the east, there is no victory. Numer 5. Beregond, Władca Pierścieni, Powrót Króla. W Minas Tirith pominięto nie tylko źródło szaleństwa Denethora. Minas Tirith, City of Kings. W książkach Pippin zaprzyjaźnia się tam z jednym ze strażników, Beregondem, i jego synem Bergilem. To Beregond oprowadza Pippina po mieście i pomaga uratować Faramira ze stosu Denethora. W filmach tę rolę przejmuje Gandalf, więc łatwo zrozumieć, dlaczego filmy pomijają tę postać. Byłoby jednak miło zobaczyć więcej z perspektywy przeciętnego obywatela Gondoru, nie tylko oczami członków rodziny królewskiej. Numer 4. Wizje Sama i Froda, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. W Lothlórien drużyna spotyka Galadrielę. Starożytna królowa elfów posiada wielkie magiczne zdolności. W misie wody lub lustrze może pokazać przeszłość, teraźniejszość i możliwą przyszłość. Even the wisest cannot tell, for the mirror shows many things. Albo jak sama mówi, things that are, and some things that have not yet come to pass. W filmach tylko Frodo patrzy w lustro, widzi Shire w płomieniach i oko Saurona. Jednak w książkach sam również zagląda do wody. Jego wizja jest podobna do pierwszej części wizji Froda, ale widzi również swoją podróż i Froda do Mordoru. W książkach Frodo widzi również czarodzieja, którym może być Saruman lub Gandalf. Numer 3. Kurhany, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. W książkach podróż z Shire do Bri jest znacznie dłuższa, a hobbici przechodzą przez Kurhany. Ten region jest usiany grobami żołnierzy ze Starego Królestwa Ludzi na północy. Groby były nawiedzane przez upiory, a jeden z nich usiedla hobbitów. Na szczęście zostają uratowani, do tego jeszcze wrócimy. Zrozumiałe, że ta część historii została wycięta, ponieważ podróż do Bri i dalej do Rivendell jest już pełna niebezpieczeństw i przerażających wrogów. Numer 2. Tom Bombadil, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Well, my little fellows, you shall come to the house of Tom Bombadil. Tom Bombadil wydaje się zwykłym mężczyzną i mieszka na wschód od Shire ze swoją żoną Złotą Jagodą. Cieszy się małymi rzeczami i lubi śpiewać, ale wesoła i prosta natura Toma ukrywają fakt, że jest jedną z najbardziej tajemniczych i potężnych istot w Śródziemiu. Tom może nosić pierścień, nie stając się niewidzialnym, a nawet widzi niewidzialnego Froda. Ratuje hobbitów przed upiorami i starą wierzbą, co trochę pokazano w rozszerzonej wersji dwóch wież. Dziwny gość, który mieszka w lesie i może nosić pierścień bez konsekwencji, trochę umniejsza jego mocy, więc zrozumiałe, że Peter Jackson zdecydował się nie uwzględniać Bombadila. His precious ring has no power over Tom Bombadil. And now, merry friends, it is time for our supper. Zanim ujawnimy nasz numer 1, pora na kilka wyróżnień. Elfy w Shire, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Frodo i Sam widzieli elfy w drodze do Szarej Przystani. The
Szara drużyna, Władca Pierścieni, Powrót Króla. Aragorn odzyskał Armię Martwych z 30 strażnikami północy i synami Elronda. It was made by those who are dead. And the dead keep it. Fredegar Grubas Bolger, Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia i Powrót Króla. Piąty hobbit, który pozostał w tyle. Quickbeam, Władca Pierścieni, Dwie Wieże. Merry i Pippin spędzili Entmuth z tym szybkim Entem. Tak wiele piosenek i wierszy. Seria Władca Pierścieni. Tak mało wersów trafiło na ekran. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Czystka w Shire. Władca Pierścieni. Powrót Króla. Jednym z największych pominięć w filmach jest ten fragment pod koniec historii. Po powrocie do Shire, czterej hobbici odkrywają, że miejsce zostało przejęte przez złe grupy na rozkaz Sarumana. There won't be a Shire, Pippin. Bohaterowie zbierają hobbitów do obrony swojego domu i walczą o jego odzyskanie. W filmach możemy zobaczyć tylko fragmenty tych walk w wizji Froda z lustra Galadrieli czy śmierci Sarumana w wersji rozszerzonej. You withdraw your guard, and I will tell you where your doom will be decided. I will not be held prisoner here. Wiele osób narzekało, że w kinowej wersji Powrotu Króla było zbyt wiele zakończeń, więc rozumiemy, dlaczego Jackson wyciął tę scenę. Well, I'm back. Podobał Wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.